W Rzeczy o Biznesie mój pierwszy gość, pan Krzysztof Sęger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy taki najnowszy raport na temat klimatu inwestycyjnego w Polsce i ten klimat okazuje się, że jest sprzyjający dla inwestowania. 92% inwestorów zagranicznych właśnie wybiera Polskę i mówi, że Polska to dobre miejsce do inwestowania. Co się składa na ten dobry klimat? Już po raz 11 raz spytaliśmy obecnych w Polsce inwestorów zagranicznych o to, czy czują się tu dobrze i przede wszystkim, jakie są ich perspektywy na kolejne lata i przede wszystkim, czy zainwestowaliby ponownie w naszym kraju. Moim zdaniem reinwestycje odzwierciedlają, są tym papierkiem lakmusowym na to, czy klimat inwestycyjny jest dobry. My jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu bacznie patrzymy na nastroje inwestorów. I muszę powiedzieć, że wyniki tegoroczne napawają bardzo dużym optymizmem, ponieważ również obecny stan klimatu inwestycyjnego w Polsce, zaraz powiem o trzech najważniejszych grupach czynników, jest istotny, natomiast również plany rozwojowe, i może od nich zacznijmy, są doskonałe. Po pierwsze, 2/3 obecnych w Polsce przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym deklaruje, że wzrosną przychody w 2018 ich biznesów, ale również wzrośnie zatrudnienie. I to jest bardzo optymistyczny wskaźnik. Zapytaliśmy również tych samych przedsiębiorców, czy planują inwestycje dodatkowe w swoje przedsiębiorstwa i również większość niż połowa przedsiębiorców powiedziała, że planuje inwestycje. A pamiętajmy, że 2018 rok to ma być rok inwestycji. Mhm. Inwestycje to jedno, ale mamy też rynek pracy. Trudny rynek pracy, rynek pracownika, a nie pracodawcy. Coraz trudniej znaleźć siłę roboczą, jeśli chodzi o proste prace, no ale też i coraz ciężej znaleźć specjalistów. Jak z tym sobie poradzić? No bo ktoś, kto chce inwestować, choćby taki podmiot, który chce te greenfieldowe takie robić inwestycje od samego początku, no to będzie potrzebował ludzi. I skąd my takiego pracownika dostarczymy takiemu inwestorowi? Muszę powiedzieć, że jest tutaj gra dwóch czynników. Po pierwsze, nadal duże inwestycje o dużej intensywności zatrudnienia są obecne w Polsce. Choćby jedna z tych, którą obsługiwaliśmy w 2017 roku, czyli LG Chem, to jest prawie 2000 pracowników w zatrudnieniu, łącznie z poprzednią inwestycją. I to oczywiście jest duża intensywność zatrudnienia. Natomiast z drugiej strony obserwujemy przenoszenie wyżej w łańcuchu wartości rodzaj inwestycji, które do Polski spływają i obsługujemy coraz bardziej zautomatyzowane procesy i coraz więcej ich polega na usługach i na badaniach i rozwoju. Więc napawa to optymizmem, że ten bilans, ten balans między coraz mniejszą intensywnością siły roboczej, zapotrzebowania pracowników i automatyzacją z drugiej strony procesów produkcyjnych spowoduje, że nasz kraj nadal będzie atrakcyjny, pomimo tego, że mamy coraz lepsze bezrobocie, coraz mniejsze bezrobocie, coraz lepsze warunki do pracy. W tym badaniu klimat inwestycyjny w Polsce, przygotowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy wsparciu HSBC i Grant Thornton, wynika, że Polska ma 3,7 punkta na 5 możliwych. To dobra lokata. Co jeszcze jest wskazywane przez przedsiębiorców, że to u nas, a nie na przykład w goniącej nas w każdym aspekcie, na przykład takiej Rumunii, jednak inwestorzy mówią, zainwestujemy w Polsce, a nie w Rumunii, czy na Słowacji, czy w Czechach. To może wskażę na 3 najbardziej chwalone grupy czynników, które skłaniają inwestorów do pozostania w naszym kraju. Sprawiają, że czują się tutaj dobrze i chcą inwestować nadal. Po pierwsze, czynniki makroekonomiczne. I tu wymieniłbym 2. Przede wszystkim stabilność ekonomiczna i jej perspektywa. Po pierwsze, jesteśmy bardzo stabilną gospodarką, gdzie silny wskaźnik wzrostu powyżej 4% jest nadal obecny. Drugim takim elementem jest chłonność rynku wewnętrznego, gdzie nie tylko te greenfieldowe inwestycje są proeksportowe, ale również zaspokajają wewnętrzny rynek konsumenta. Druga grupa to środowisko biznesowe.
gdzie przede wszystkim jakość współpracy z administracją wskazywana jest przez przedsiębiorców, ale jeden z czynników w tej grupie uważam za najważniejszy, to znaczy kultura biznesowa polskich przedsiębiorstw, bo to coraz częściej szerokie grono dostawców, odbiorców w łańcuchu wartości firmy, to są polskie przedsiębiorstwa i jakość jej, ich kultury biznesowej jest wysoko oceniana przez zagraniczne firmy. To znaczy, że przeszliśmy bardzo długą drogę do profesjonalizacji pracy MŚP. I kolejnym czynnikiem, na który wskazują firmy zagraniczne, wskazują jako plus polski atut na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej, to jest wydajność pracy. Wydajność pracy i lojalność pracowników. Ta wydajność pracy to nie tylko pracowitość, w sensie wolumenów pracy w danym dniu, ale również innowacyjność i skłonność do wprowadzania zmian. I tu bardzo ważna rzecz z praktyki, bo obsługujemy większość inwestorów zagranicznych w Polsce. Najczęściej fabryka polska jest pokazywana na tle świata jako przykład wydajności, produktywności. Często są to najlepsze fabryki w gronie globalnych fabryk. I ten trzeci, ostatni czynnik to zasoby materialne. Stan infrastruktury, logistyka doskonała w Polsce. Przez to można szybko dostarczać produkty, usługi i również jakość kontrahentów. To też jest coś, co wskazywane jest przez inwestorów jako atut naszego kraju. To mówimy o atutach. A gdzie są obszary, nad którymi należy popracować, które trzeba jeszcze doszlifować i podtuningować, jak to się popularnie mówi? Tym obszarem jest obszar legislacyjny, fiskalny również. Ale muszę powiedzieć, że w badaniu wyszła bardzo ciekawa odpowiedź przedsiębiorców, ponieważ uważają, że zmiany między 2016 a 2017 roku są pozytywne, a więc akomodują już, przyzwyczajają się do tych zmian. I tutaj nie należy patrzeć na te wskaźniki jako negatywne, ponieważ każda zmiana dla przedsiębiorcy w prawie jest niewygodna, bo musi się do niej dostosować, ale gdy widzi jej benefity, to się na pewno dostosowuje. I tutaj wskażę na dwa rodzaje zmian, które są oczekiwane wręcz przez przedsiębiorców. To programy rządowe w obszarze grantów inwestycyjnych i na zatrudnienie, jak również nowa polityka strefowa, czyli Polska jedną strefą ekonomiczną, ta zmiana jest również wyczekiwana. A więc w tym przyroście prawa jest również ten zbiór, który jest wręcz oczekiwany przez przedsiębiorców. I ten obszar jest tym, na który przedsiębiorcy raczej patrzą mniej pozytywnie, natomiast akomodują go i rekompensują zwrotami, które otrzymują ze swoich inwestycji. Mówiliśmy o raporcie Klimat Inwestycyjny w Polsce, ale jest też taki ważny coroczny raport Doing Business. Tam Polska na dalekich cały czas miejscach, na dalekich w stosunku na przykład do Gruzji. Gruzja jest w pierwszej dziesiątce od lat. Kraj niewielki oczywiście, bo 5-milionowy, a nie prawie 40-milionowy jak nasz. Ale biorąc pod uwagę jego umiejscowienie, otaczający kraje północnego Kaukazu, na południu Armenia, na wschodzie Azerbejdżan i tylko gdzieś tam na południowym zachodzie niewielka styczność z Turcją, też Turcją, tą wschodnią, a nie tą zachodnią. Dla mnie jest to taki fenomen, że Saakaszwili potrafił tak gigantycznie zreformować ten kraj i pod kątem i korupcji, ale też i prowadzenia biznesu. Kiedy my w tym raporcie Doing Business będziemy w stanie zbliżyć się trochę do tej Gruzji, być nie, może nawet w pierwszej dziesiątce, ale w pierwszej tej dwudziestce? Oczywiście Doing Business jest bardzo cenionym raportem i my plasujemy się w trzeciej trzydziestce. Muszę powiedzieć, że jesteśmy regionalnym liderem, ponieważ jesteśmy na pierwszym miejscu wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście Gruzja jest liderem w obszarze wprowadzenia zmian legislacyjnych. Wychodziła z bardzo dalekiej pozycji i z dużego opóźnienia legislacyjnego. Stąd też ta wysoka pozycja na tle państw poradzieckich. Dużo pracowałem też z Gruzją biznesowo, więc wiem, jakie są przewagi, jakie są bariery. I muszę powiedzieć, że możemy w bardzo krótkim czasie, tak sądzę, dogonić Gruzję, jeżeli chodzi o ten proces legislacyjny. Pani minister Jadwiga Emilewicz niedawno, wczoraj, wspominała o konstytucji dla biznesu i te wszystkie ułatwienia, które będą wprowadzane
pod przewodnictwem pani minister na pewno spowodują, że będziemy mieli mniej legislacji, uwolnimy małe spółki innowacyjne i domknie się ten ekosystem innowacji, który wprowadzany jest w naszym kraju, czyli silny rynek venture capital, bardzo duże ułatwienia dla małych przedsiębiorstw, które jeszcze są przed pierwszą sprzedażą albo dopiero zaczynają sprzedaż i bardzo korzystny dla nich obszar legislacyjny, który pozwoli im szybko rosnąć. Panie prezesie, pan w agencji odpowiada za inwestycje. Jakich inwestycji w tym roku powinniśmy się spodziewać? I jakiego są to rodzaju już inwestycje? Na pewno ten rynek się zmienił. To nie są te inwestycje, co 20 czy 30 lat temu, kiedy Polska była w fazie głębokiej transformacji. Jak wygląda to teraz? Więc muszę powiedzieć przy tej okazji, że 2017 rok zamknęliśmy jako rok rekordowy, 2 miliardy euro ponad inwestycji w naszym kraju, 17 tysięcy miejsc pracy. Nadal silny jest sektor produkcyjny, motoryzacyjny, sektor AGD spożywczy, przetwórstwa spożywczego, ale to, co można było zauważyć jako zmianę, to silny sektor usługowy i sektor R&D w szczególności. I na 2018 rok sądzę, że będziemy mieli jeszcze więcej dużych projektów usługowych, zaawansowanych usługowych, jak również więcej projektów w ramach badań i rozwoju. I w tą stronę, w stronę tych usług nasza gospodarka już rozwija się od dłuższego czasu. I myślę, że rok 2018 to będzie rok usług i B plus R. Będzie rekord pobity z ubiegłego roku? Pracujemy nad tym. Chcemy, żeby to był kolejny rok rekordowy. Myślę, że z zmianami wprowadzanymi i ze świeżą odsłoną pana premiera Mateusza Morawieckiego strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jesteśmy w stanie mieć kolejny rok rekordowy, nie tylko my, ale nasi partnerzy, bo to jest gra zespołowa, specjalne strefy ekonomiczne, miasta, gminy. Wszyscy gramy do jednej bramki. Myślę, że jesteśmy w stanie znowu w Polsce mieć rekord, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce. Trzymamy za to kciuki. Pan Krzysztof Sęgar, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A za chwilę kolejny gość w naszym programie.